We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Witam się z wami zaraz po zakończeniu kolejnego odcinka. Dla mnie minęło kilka dni, bodajże chyba trzy, kiedy nagrywałem ten odcinek. I jak zapowiadałem na start, sprawdzimy sobie arenę walk czarnej magii. Okej, albo coś się popsuło, albo to miało tak wyglądać. Okej, mam faktycznie trzy niewybaczalne i Confringo. A lamb to the slaughter. Ha, ha! Time to teach someone a lesson! It's time to even the odds. Oh, yo! Hell yeah! Boom! 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 Yahoo! Yeah! Fala ukończona! Co teraz? One less human to worry about! Bum. 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 Ty, co ja przed chwilą zrobiłem? Bo nie ogarnąłem kompletnie. Się mnie nie bawiło. Okay, kolejna fala ukończona. Trzeba zakręcić tarczę rzutem starożytnej magii. Okej, kto ma tarczę? I kombinacja razy 30 jest potrzebna. Kurde, pomyliłem guziki! No, fuck you! Co? Jaki inferi? Ja ci dam inferiusy zaraz mi rzucasz tutaj. Kurde, nie w tego chciałem! Powoli, powoli, po kolei. Lecimy, lecimy! Dobrze. Nie ma! Lecimy dalej, lecimy dalej. 41 combo. Najlepsze jak do tej pory. Mógłbym rzec to samo, wiesz? Jeszcze do ładowania. I troszkę zaklęć niewybaczalnych. O ty cholero jedna. O kurde, serio? Wada ma taki długi cooldown? Dlaczego? To mi troszkę nie wyszło. Jolo, niczym Voldemort walimy niewybaczalny na lewo i prawo. Ale bardziej teraz muszę tego gościa dokończyć. Czekaj, co to było? O, okej. Okay.
Okej, fala ukończona, ale... Okej, ale ile jest tych fal? Halo! Czy to trwa tak długo, aż ja padnę? O! Troll! Szybka wada i do widzenia. O, o, o. O, no oczywiście, że nie był sam. Okej, to mogę akurat skontrować, ale nieważne. Tak jest, Crucio. Proszę? Udało! No dobra, no to akurat go dla mnie jest tyle lepsze, że to po prostu zatrzymuje go na jakiś czas. No to cyk, starożytną magią. Prosto po pysku, was to maczugu. Pyk! Traf strażniczkę drętwotą, kombinacja, pokonaj... Jadowity... Idma chyba tentakule, nie? Mam jeszcze jedną. Dobra, to obniżyłem mu HP. I rzucimy roślinę. Zion zmienię najpierw. Dobra, to było akurat do kontrowania, więc... Zmieniłem. O! Okej, dobra. Teraz tentakula. Nice. Okej. I strażniczkę teraz proszę. Ostatnia fala, okej. Sześć fal było. Nie to, to chciałem. Traf... O nie! Trafaj go własnym głazem! O nie, ale ale zepsułem sobie idealną okazję, no. Pokonaj dowolnych wszystkich, pokonaj wroga kąsającą kapustą, okej. Okay. Jedna, druga... Tu jest pedinkowiczka. Ale nie, strażniczka! Hej, kurczaczek! Co jest? Czemu nie dostał do mage'a przez chwilę, halo? Ty jesteś mój? Nie, ale niewybaczalnymi fani się walczy. Strażnik lojalistów, okej. Aha, okej, dobra, już nie wiem, o co chodziło z tym wyzwaniem, żeby ukraść bełt! On jak ten! Jak chce strzelić, to mogę mu ten bełt zajumać z tej... z tej kuszy i... wrzucić w typów! Stary, jakoś twoje groźby mnie totalnie nie martwią, wiesz? Dobra... Okej... W ogóle to jest dziwne, że jesteś w stanie rzucić tu zaklęcie. Wiecie, jaki jest warunek, żeby rzucić Avada? Czy każde inne zaklęcie niewybaczalne? Do Imperiusa akurat nie jestem pewien, ale żeby rzucić Avada, trzeba chcieć zabić. Tak naprawdę trzeba chcieć zabić. Żeby rzucić Crucio, trzeba chcieć zadać ból. To nie może być takie proste. Ostatnia? Nie, nie ostatnia. Okej, ten... A, da, jeszcze tam została. 17 level bity. Dziękować. Maska pojedynkowa. Czy ja chcę powtórzyć to wyzwanie? No, dla samych tych wyzwań pojedynków chętnie, ale nie. Jest to odblokowane, mogę tego używać kiedy tylko będę chciał. Tak więc... Może kiedyś tu wrócę. Troszeczkę podbiję sobie te progresy na pokonywaniu tych wszystkich czarnych księżników i tak dalej. No bo raczej... No, jak gobliny pewnie będę często spotykał, no to nie wiem, czy tylu czarnoksiężników spotkam.
ale na pewno nie tyle troli, bo też jest wyzwanie, żeby zabijać trolle. Nie dano ci pojeść w spokoju, no. Dobra. Lecimy za fabułą. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku. Abandoned long ago, no doubt. No shit, Sherlock. Okej. Okay. Ciao. Będę mnie straszyć. Okay. Czekamy i lecimy z misją. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a birdbath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? A to nie jest aby z hiszpańskiego? No muros przynajmniej. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed, a few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that birdbath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? To chyba francuskie akurat. Nie liczyłem na jego pomoc w walce, ale sądziłem, że mnie zaprowadzi trochę dalej. Oh shit! Gdzie? Zrobiłem tu dosłownie, jak do niego szedłem, to trafiłem tu na tą miejscówkę. Wreszcie. Kurde! Nie! I serio położyli mnie! Bo kurde, serio! Gdzie? Wow, to było totalnie randomowe! Literally, more lucky than... Nieważne. Okej, okay, podejście trzecie w takim razie. Ale kurde, widzieliście to? No nie wiedziałem, że mnie atakuje. Ścisnąłem protego tak przypadkiem. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu pack. Accio. Levioso. Expelliarmus. Dobrze. A no kurde, za mało, tak mało HP, to szkoda było zużywać. Holy shit! Okej, okay, tak mnie nie zaatakował jeszcze. Okej, okay, mogę go podbić? Nie, jest za duży. I mogę go blokować, niestety. Płoń! Dobra, może bardzo ładnie płonąć, to mi się podoba akurat. Damage'a. Jest lecz unik, dobrze. Gin! Brzeg. Zbieraj. No, nie wiem do końca, czy wyszło jakieś ma, by wyszło, ale powiedzmy, że było okej. Okay.
Dobra. Tyk. Pajęczych kłów trochę zbieram. Traf innego wroga wybuchem pająka, okej. Okay. Ciekawy cel. Jak rozumiem, pewnie jak pająk ma low HP, jego podpalę, no to będzie eksplodował. Co jest? Rozbrój wroga, dobra. Ale czek, gdzie on? Na górze ktoś jest? Po minimapie widzę, że ktoś jest w tym kierunku. Ano! Tropiciel kłusowników! Kurde, wilku, ja ci tu pomóc próbuję, a ty mnie tak napastujesz. A tak bardzo zgranie cię rozłożyłem na łopatki. Przy okazji rozbroiłem też go. Wilka zebrana. I z tego typa coś tam na dół spadło. No, tylko pytanie, czy będę w stanie to zebrać. Coś mi się wydaje, że nie bardzo. Dobra, trudno. Cokolwiek z tego typa wypadło. O, a nie, czekaj, jednak. A nie, nie. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Dobra, to jednak nie było to, co myślałem, że będzie. Tutaj wszędzie znaki pod tytułem niebezpieczeństwo, nie idź dalej. Te co? Jolo, brniemy dalej w ten zakazany las. Co się może stać? Zaatakuje mnie? Zaatakują mnie? Tutaj sporo pufków widzę. Ale nie one są teraz moim celem. Czy ja tędy gdzieś wejdę? Tak, czyli mogę iść tak na skróty. Jezioro. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Ej, to nie jest mi to jezioro? Przy którym Harry ratuje Siriusza? O, to nie jest tam? Tak, to nie tam będzie Siriusz leżał, jak Harry go uratuje, a w sumie tu, gdzie ja stoję, właśnie Harry wyleci za drzew i ciśnie patronusem w setkę dementorów? Chyba, że tutaj jakieś totalnie inne jezioro, to jest też możliwe. There it is. Just as Jackdaw described. Grobowiec Jackdawa. Okej. Okay. Jakieś jego rzeczy chyba jeszcze zostawia. Serio? Nikt tego przez tyle czasu nie ruszył? Szepnij hasło. Intramuros. Gdzie mogę założyć takie drzwi? Z chęcią, bo z wielką chęcią bym takie chciał. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But, Expelliarmus! Fajny kolego, czego ty w ogóle próbujesz? Powiedz mi. Incendio. No kurde, ale mi minimalnie zabrakło, no. No ten ostatni na pewno nie. Kurde, ale minimalnie mi zabrakło. W sensie, jakbym miał ten czarnej. Miałem trochę w głowie zaklęcie niewybaczalne, jest to czarna magia. Zaklęcie starożytnej magii, miałem naładowane, no to bym to ukończył o wiele szybciej. Gdyby tego starczył od razu, bym grzmotnął starożytną magię, bym się tak nie zackał z nim. I wonder how big this place is. No ja trochę też. Co jest zatwarę w kwestii? Teraz zbyt oczywisty tutaj na zamek. No, wygląda zacnie. To? A to tam jest gdzieś, o kurde. No
No, ale zabezpieczenia trochę słabe ustawił. To be honest. No, na spokojnie, chłopie, zacznę tylko spalić. Oh my god! Ej, chłopaki, nie za dużo was tutaj? Ej, gdzie mi się pasek tego zniknął? Kurde, strzelec, akurat pomykacza musiałem zgarnąć, chciał się zakopać, no. Mówił, że zniknął. W sensie, zniknął mi ten pasek, nie widziałem, który jest który. No. Jak ktoś ma arachnofobię, to nie jest miejscówka dla niego. I'm not gonna touch those. Trzymaj powietrze dwóch wrogów, trafi wolącego pająka, aby wybuchł. Nic bardziej prostszego. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Akio. Kurde, no nie idzie mi to teraz, no. Kompletnie. Ej, no zrobiłem unik, halo. Coś jeszcze? Dobra, już się regeneruje, czyli koniec walki. A co w zamian? Krwista maska. Zobaczmy jej statystyki. Już od razu widać, że jest lepsza, ale... Tutaj coś zebrane. No i jest lepsza. Tak więc załóżmy to. Maska jest tutaj. No dość mocno idzie w górę obrona, ale... Niech, ale ja bym wolał widzieć twarz bohatera, więc... Wyłączmy widoczność tej maski. Czy to jest gdzieś przejście, czy to było tylko takie wejście poboczne? Nie, tylko poboczne, na minimapy widzę. Dobra, biegł się w takim razie. Teraz czekaj, skąd ja przyszedłem? A i właśnie, czy mogę tu odpalić kompas? Mogę, a nie, nie mogę. No ale dobra, gdzieś tędy muszę biec. Czy... Nie, tędy przyszedłem. Czyli tak, tam pobocznie, czyli tutaj fabularnie. Muszę zejść niżej. Dobra, prowadzi mnie w drugą stronę, no to idziemy w tą. I wonder if I can move that platform somehow. Gdzie ja tego pająka? Okej, to było szybkie. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Akio. Proszę, kolejny lepszy element wyposażenia. Tym razem odzienie. Ale tego niestety nie założę. Jednego levela mi brakuje, nie wierzę. Ale unlucky, no. O, no. Kongracja. Kongracja. Popisałem się, naprawdę. A na szczęście to się da szybko naprawić. Okej, okay, co takiego mamy z tej strony? Trochę hajsu. An untouched chest. Terrador wasn't very thorough in his search of this cave. Może od razu znalazł coś lepszego i dlatego i tak nie eksplorował, kto wie. Okej, okay, kolejna lepsza rzecz. Tym razem szat pelerynka.
Niech będzie. Czemu nie? Takie akurat rzadko noszę. Znaczy rzadko. Mam chyba nawet jedną taką na transmogryfikację, ale nie podoba mi się zbytnio, więc sobie wolałem taki typowy płaszczyk. Pogwarcie noszą, żeby zostawić. Odpal strzelce, gdy szykuje się do ataku. Dobra, same strzelce to są, więc czekać. I cykiem. Okej, to mi nawet fajnie wyszło. Shame you're so foul. O! O, proszę. Raz, dwa i trzy. To nawet było fajnie schowane, muszę przyznać. No, gdybym jak se kamerę od razu nie ustawił, ten tego nie zauważył. Ja tam podejdę, będę musiał użyć reparo, żeby sobie stworzyć most, czy jeszcze jedne takie drzwi znajdę i to się samo tak zapełni. Jedna z dwóch opcji. Kolejne składniki na eliksir zbieramy. Tutaj, tutaj. A! Już miałem mówić, że pusto, ale nie, coś tu jest. Jezu, co mi tak łapie za gardło, no? Trochę hajsu. Już pajączek się skrada na górze, nie tylko. O, ten aż wniknął sobie w teksturę. Dobra, no mogę je zabijać, no ale nic mi to nie daje tak naprawdę, więc jaki sens. Takiego czegoś. Zobaczmy, co się kryje z tej strony. Okej, jest kolejna skrzynia. O, eliksir Wiganowy. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. W sumie dobre pytanie, dlaczego Jackdaw nie eksplorował tej jaskini? Od razu znalazł coś lepszego, czy może nie tego szukał? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Wow, ale bym się załatwił, jakby tego nie wiem, jeszcze kawałek dalej to zostawił, nie? Dobra, tutaj raczej coś, tak jest, coś pobocznego. Pokakaj się, no. Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Very good question. Ej, ale szczerze, ja jestem zawiedziony, że tutaj jest używane Akio. A dlaczego jestem zawiedziony? Bo tu powinno zostać wykorzystane naklejcie Carpe Retractum. Bo ono do takich właśnie potrzeb służy. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Świetnie, się połapał. Idź, idź, idź. Cyk. No serio, czemu nie zaliczyło? Przez ten specjalny drugi ładunek złożysz z tego, no. Okej, to było trochę dziwne, ale niech będzie. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio. Dobra, spaliłem, a coś mi to da teraz? A, z drugiej strony mogę coś zebrać, okej. To mogę spalić? To nie. Chodziło o to też nie. Ale spoko. My lecimy dalej oczywiście. Może uda się od razu załatwić też sprawę z Jackdawem w tym miejscu. Wow, spokojnie, spokojnie. A naprawdę, dlaczego tu nie ma zakręcia Carpe Retractum? W ogóle jak to by się świetnie w walce przydało? A, użyj protego, dobra, to czekaj to moment. No. Akurat muszę zakopać, serio. Stupid.
bliżej, żeby załadować sobie troszeczkę. No. Dobrze. Jezus, w ostatnim momencie chyba to wcisnąłem. Ej, serio, zabiłem go tym! No nie wiara, poważnie! No kurde, myślałem, że to przeżył jeszcze, dlatego tak ładowałem w tego drugiego. Dobra, unlucky. No to jest wyzwanie, które powinno się... To jest odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loop, but there's no sign of him. Powinna się powoli też kwestia a propos tych lootów. Dobra, w sumie pytanie, nie, bo tam gdzieś mam iść, no ale raczej to jest chyba poboczne, co nie? No chyba tak, no. Okej. A wracam do tego, co chciałem powiedzieć a propos używania Carpe Retractum w walce. Teraz używam przyciągnięcia na akcjo na ciuchy, a tak robicie Carpe Retractum, cych za nóżki, niu, i podcinacie typa. Da się? Da się i wszystko fajnie, pięknie. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? O proszę, dwa eliksiry wiganowe. Za free. Ja jestem glad. Ja chcę zejść na dół po te dwa soczki z chrobotka. Jestem pewien. A, nawet trzy. No składników nigdy za wiele, ale... Ja sobie tam chyba to odpuszczę. Po prostu w pewnym momencie pewnie zrobię jakąś farmę na ten stoczek, więc... Te trzy sztuki teraz mi niewiele zmienią. Dobra, już tak zbieram to wyposażenie. A, jeszcze wyzwania, jak miałem coś do odebrania. Walka... I co? Tutaj. Strój obrońcy. Wygląd... Odporność na goblińskie srebro, okej. I... Hełm zabójcy pająków. No już zbroję przyzdobyłem, ale zbroja wygląda trochę dziwnie. I antyjad. Spoko. Tutaj jeszcze dwa trole. 7 wilków. I tutaj kolejna część dla konstabla. Halloweenowa dyniowa maska. Okej, tego się akurat nie spodziewałem. Tu zobaczyć, ale spoko. 43% ze stylem przewodnika? Jakim cudem? Dopiero grę zacząłem. Już mam tak rozwinięte? Dobra, to daje największą obronę. Tak więc weźmy je sobie. Tutaj tylko do odznaczenia, bo były oba gorsze. Ale odzienie chyba znalazłem lepsze. Nie, też gorsze od tego aktualnego. Ale i tak czekam na 18 level, żeby to sobie zaaplikować. O właśnie, na szyję coś było. A też legendarny, wiele lepszy, ale też nie na mój level. A ten jest... Co? A ten ma tyle samo. No dobra. Odhaczone, to lecimy dalej. Tak? Aha, nie ma... O dobra, okej. Okay. I tak muszę schodzić na dół. To nie było w ogóle miejsce, w którym miałem teraz być. W sensie nie było to miejsce fabularne. To było całkowicie poboczne. Dobra, czyli fabuła mnie prowadzi gdzieś w tym kierunku. O, zaraz tam jesteśmy, okej. Okay. Ale za duże ta miejscówka. There it is. The bridge, it's almost complete. No, wiedziałem. Spiders. These can't be at the head of the jack. Akio, potato, stupid boy. Kurde! Skubaniec był za słaby, no. Rzuć drętwotu, no to będzie akurat banalne. Z drugim wyzwaniem będzie trochę gorzej. Leczanko, proszę. No. No nie, one są za słabe na to.
Faktycznie to zdychają po jednej kombinacji, a tak będę chciał. Jej mam uczuć pojutrze co. Jak... O, siema! No miałem powiedzieć, że akurat taki by się przydał. Było zamknąć mordę. Ogromna kolczasta. Okej, ale to jest na mój level akurat, więc... Dobra, jak mam utrzymać ją w powietrzu, to wolę, żeby to była sama, więc pozwolę sobie się pozbyć tych przygupasów od niej. Dobra, jest sama, to jest najważniejsze. Okej. Tak, że aha, ona będzie. No dobra, ona nie przestaną wyłaść, póki ona tu jest. Dobra, no to. Akio. A nie, no tak, przecież ona jest za mocna, jej nie podniosę ani nic jej takiego nie zrobię. Spróbuję z tym coś takiego zrobić. Akio. Seriously? Flujka trzeba zdjąć. Ja sobie przywrócić w górę. Przecież był w powietrzu, nie denerwuj mnie, gro! Jak raz by się przydał wróg na niższym poziomie, znaczy na wyższym poziomie niż ja, ale właśnie w takiej kategorii wagowej, powiedzmy. Dobra, nie zrobię tego wyzwania, nie ma szans. Brutality! Gdzie? Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. So yeah. Okej, okay, tu jest jeden, tu jest drugi. A, tam jest trzeci. Dobra, to było szybkie. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. So yeah. Nice, very nice. Dobra, let's go. Biegusiem. Jest wodospad. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. O, a propos szczątków, no są przed nami. We meet again, Richard Jackdaw. Oh, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Szkoda różdżki, to be honest. No ale kto wie? Czekaj, gdzie są te drzazgi w sumie? Tych trochę nie widzę, ale patrzcie, tutaj jest starożytny, ten taki... ze starożytnej magii, taki kryształ. No plus tą zbroję, więc... No i jest jeszcze to. Zabiorę strony, a zbroje się obudzą, jak nic. Jak się nie jakby się nie obudził, to by się nawet zdziwił. Hajsu. Tutaj coś takiego też może? Nie bardzo. Dobra, bierzemy te karteczki. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Okay, tu jest jakaś księga. Tu jest pilar, no ten tam. Ale co to jest? No mi się paski rzeczy nie pokazują, no co jest? Co, nie masz broni, cwaniaku, to już jesteś taki cwany.
Aha, where mój atak? O, tam jeszcze jakie grupcie idą, widzicie? To się idą. Się obudzą dopiero. Jakieś większe zbroje. Ładujemy. Pum. Okej, na razie stał jeden. Ej, miecz jak ostrze mrozu. Change my mind. Ja sobie skoczył. Okej, gdzie mogę go rozbroić? Aha, super! Jak nie mieć, to topór. Dobra, tak, działa na niego ogień. I mogę go przyciągnąć Akio. Ale nie mogę go podnieść lewioso. Trochę szkoda. Dobra, ładujemy. No, ej, come on! Bum! Siła Peruna w mych rękach, w mojej różce właściwie, nie w mych rękach. Kurde, nie ta opcja. Może cały czas powinno, że incendio to jest na tym bliskiej dystansie. Zapominam, bo ja w Zakonie Feniksa od Warner Bros. To był no, w miarę zasięgowy atak. Znaczy, wróć, o Boże, atak, zaklęcie po prostu się atakowało. Do ataku to było coś innego. Chyba, w sumie, chyba jak był na No trochę. Jak było ten, no ruch różdżką, czy tam padem, myszką, czy gałką, jakie trzeba było wykonać, żeby zrobić czar, to pod to do incendio było chyba Expelliarmus. Dobra, coś takiego tutaj odkryjemy. Jest jakaś, chciałbym powiedzieć, komnata, ale w sumie na razie to jest... Na razie to jest dalej korytarz. O, świetnie, jeszcze się zamknę. Stary, nie narzekaj, idź do przodu, póki możesz. Wygląda to troszeczkę jak... Wygląda to jak zaklęcie bąbel głowy, tylko na... rzucony na całą postać. Ej, to ja się powinien zapytać, co jest. Sorakam! Dobra, pogadajmy! Co masz mi do powiedzenia, kolego? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganarch were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and... Might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you.
We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Żeby nie było za łatwo, co? Wiecie co? Naszło mnie tak w tym momencie taka przekmina. Bo Dumbledore, Albus Dumbledore, dla ujednolicenia, może gdyby ktoś nie wiedział od razu, o kim mówię, Dumbledore był w stanie rzucać, no a bynajmniej zdjąć jakieś starożytne zaklęcie ochronne, kiedy wracał z Harrym na miotle, bądź na miotłach, ale chyba na miotłach, tak, każdy na swoją, na wieżę astronomiczną. I Harry poczuł, że poczuł jakieś dziwne, miał jakieś dziwne uczucie i domyślił się, że dyrektor zdjął jakieś starożytne, jakieś potężne zaklęcie ochronne. Prawdopodobnie było to jakieś starożytne zaklęcie. Dumbledore znał starożytną magię, ale znał nie tylko pod kontekstem, że poczytał coś o niej, tylko faktycznie też potrafił rzucać zaklęcia starożytno-magiczne. Czy Dumbledore też miał ten dar, który ma psor Rackham oraz nasza postać? To jest dość intrygujące. Chyba, że po prostu tak znikąd się nauczył, tak samo jak rozumiał mowę węży, mimo iż nie był wężołusty. Do rozkminy. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Okay. Twoja więź ze starożytną magią odblokowała talenty! Otrzymasz jeden punkt talentów za każdym razem, gdy zwiększysz swój poziom czarodzieja. W menu talentów twojego przewodnika są nowe punkty talentów, które możesz wydać. Okej, obczajmy. Począwszy od 5 poziomu zdobywasz punkt talentów. Możesz je wydawać na wzmacnianie zaklęć, zwiększanie mocy bojowych, podkradanie się i inne elementy. Wybieraj mądrze. Punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, które zdobędziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu często, by zobaczyć czekające na ciebie nowe, potężne talenty. Okej. Okay. Z lagiem oczywiście odblokowane, bo mój net się naprawdę ślamarzy czasami. Sprawdźmy, pokój życzeń. Eliksir Eturu zdaje ci niewrażliwość i odbija ataki pociskami z powrotem do przeciwników. No okej, okay, nawet fajne, ale ja się akurat staram protegować te zaklęcia, więc nie aż takie dobre. Nawóz. Każda rzucona chińska kąsająca kapusta tworzy i wyrzuca dodatkową bez dodatkowego kosztu. Okej, okay, to może być niezłe. Tutaj wymagany eliksir niewidzialności. Eliksir po wypiciu efekt niewykrywalności utrzymuje się nawet przez dłuższy czas. Dobra. Eliksir Maxima sprawia, że ataki zadają większe obrażenia i przejmują tarcze wrogów. Też dobre. Zwiększa obrażenia i czas trwania obezwładniającego efektu Mandragory. Trzeba to spokój życie, to będzie żelarstwo. Czas trwania efektu eliksiru skupienia zostaje wydłużony, jeśli dowolne zaklęcie z zestawu zaklęć zostanie w tym samym czasie rzucone. A że podczas trwania eliksiru walę zaklęcia, które mam, okej. Okay. Biegłość naparu gazowego znacząco zwiększa zasięg i obrażenia efektu mikstury. I toksyczność trafienia jadowitej tentakuli zadają dodatkowo obrażenia przejmują tarczę. Nie jest to aż takie mega, więc no... To drzewko sobie odpuszczę jak na razie. Podkradanie się, co mamy tutaj? Zmniejsza zdolność wykrywania się przez przeciwników. Okej. Okay. Pozwala ci biegać podczas używania zaklęcia kameleona. Okej, okay, to jest kuszące. Jeszcze bardziej zmniejsza. Petrificus Totalus emanuje na obszar, uderzając we wszystkich znajdujących się w nim przeciwników. To jest zajebiste. Podejść pod grupkę,
cyk, zaklęcie i wszystkich typa w zasięgu nim trafić. Jak nie od razu zdjąć, to bynajmniej zadać im duże obrażenia. Podstawowe. Rzut starożytnej magii może złapać i rzucić bronią w rozbrojonych wrogów. Od razu dobiorę. Zajebista rzecz. Wiedzę zaklęć. Dodano nowy zestaw zaklęć. Poproszę. Wzmacnia efekty lecznicze eliksiru. Nie, to sobie odpuszczę. Dodano nowy zestaw. Kolejny zestaw też wezmę z chęcią. Szybkość. Przytrzymanie przycisku uniku pozwoli ci szybko zniknąć i pojawić się ponownie. Okej, jak to wygląda? Ładnie. Absorpcja Protego. Udane blokowanie za pomocą Protego napełnia licznik starożytnej magii. Idealne blokowanie za pomocą Protego napełnia go jeszcze bardziej. Poproszę. Trafienia za pomocą zaklęcia podstawowego skracają czas on je zaklęć. O, to będzie dobre. Okej, co mogę tu jeszcze wziąć? Trafienie unoszonych się przy powietrzu przeciwniku zamiast zaklęcia podstawowego napełnia licznik starożytnej magii. To takie średnie. Blokowanie nadających pociskom są perfekcyjnego blokowania. Odbije dwa pociski z powrotem do przeciwników. Okej, czyli dostaję. Czyli tak, ja sobie ładuję, walę drętwotę w jednego i przy okazji odbijam pociski. Fajna rzecz. Zwiększa zasięg Revelio. To mi takie średnio potrzebne. Nowy zestaw zaklęć. Na razie myślę, te dwa mi wystarczą. Więc tak będzie. Jeszcze bardziej wzmacnia moc eliksiru. Wrogowie trafieni drewno dłużej są oszłomieni. Poproszę. Wykonanie uniku przed atakiem nie do zablokowania napełnia licznik steru. Ej, też dobre. Prawie wszystko wydałem. Większość wydałem w to drzewko. Dobra, jeszcze weźmy to. Co się tu odblokuje? Trentwota zadaje obrażenia bezpośrednie przy trafieniu. To będzie bardzo dobre do wzięcia. Perfekcyjny Protego wywołuje zadający obrażenia wybuch, który przejmuje tarczę. Też będzie dobre. Czarna magia. I zaklęcia. Co jest tutaj? Rzucenie incendio wyzwala zadające obrażenia wokół pierścień ognia. Wygląda fajnie, ale czy ja będę tak często używał incendio? No nie jestem pewien. Mistrzostwo Akio. Wrogowie w pobliżu trafionego przez Akio... celu trafionego przez Akio także są przyciągani do ciebie. Też to jest fajne. Tutaj przy pomocy Levioso unoszeni w powietrze. Też dobre. Trafienia konfliktu wystrzelują niewielkie ogniste pociski, które poszukują wrogich celów. To będzie to sobie ulepsze na pewno. Rzucenie depulsów wywołuje dodatkową falę uderzeniową wokół ciebie. Pokażę, jak to wygląda. Okej. Pociski Divindo przelatują przez trafionych przeciwników i mogą trafić dodatkowe cele. O, to jest fajne. Bombarda wywołuje wybuch o gigantycznym obszarze działania. Uderzenie Descendo utworzy zadającą obrażenia falę uderzeniową wokół trafionego celu. Mistrzostwo Glacius. Uderzenie przeciwnika zamrożonego przez Glacius wystrzeliwuje zadające obrażenia odłamki od celu. Okej. I tutaj wrogowie trafieni z zaklęciem transmutacji przemieniają się w wybuchowe obiekty. No spoko. No i jak mam stąd wybierać, to bym wziął sobie Akio. Bo wydaje się najlepsze jak na razie. I sprawdźmy drzewko czarnej magii. Klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Interesujące. Klątwa oszamiająca. Drętwota przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Okej. I tutaj to samo, tylko do Expelliarmusa. To jest co? Wieczna klątwa. Efekt klątwy utrzymuje się na przeciwniku przez dłuższy czas. Okej. Klątwa spowolnienia. Tutaj to samo co tu, tylko na inne zaklęcie. Mistrzostwo Crucio. Trafienie wroga pod wpływem Crucio wypuszcza pocisk, który przeklina pobliskich przeciwników. Przeciwnik kontrolowany przez ciebie dzięki Imperium będzie rzucał klątwy na inne cele z każdym udanym trafieniem. Pokonanie przeciwnika pod wpływem klątwy przywraca część twojego zdrowia. Ładne. Zabicie przeciwnika za pomocą Avada Kedavry zabija wszystkich przeklętych przeciwników. Nice.
Mega nice. Okej, no to bierzemy wszystkie te trzy. No kurde, nie wziął tego. Co jak co, ale to drzewko to będzie drzewko. Na bank z czarnej magii wezmę wszystko. Wezmę wszystko z czarnej magii, bo to jest za dobre, żeby tego nie brać. No, bierzecie sobie co? Bierzecie co tu? No, bierzecie to w jednego typa, to w drugiego, to w trzeciego. To jest dłuższa klątwa. Imperio, jak odblokuję, to Imperio, a wiem, że się da, Sebastian może mnie tego nauczyć. Imperio w jednego typa. Krucjo w kolejnego. To przy okazji... Po czym walicie Awadę na wszystkich? I się jeszcze leczycie za to. No to jest zajebiste. Czarną magię na pewno w 100% wezmę. Podkradanie się i pokój życzeń sobie odpuszczę. To mi nie jest aż tak potrzebne. W podstawowych zaklęciach jeszcze wydaje się być fajne biegłość drętwoty oraz mistrzostwo Protego. No i oczywiście ten trzeci zestaw zaklęć. Ale to później. A samych zaklęć, no tu będę musiał pomyśleć. Ale na pewno będę chciał ulepszyć zarówno Levioso, jak i Confringo, może jeszcze Defindo i może Glacius. W sensie nie wiem, jaki jest maksymalny level postaci. Wiem, że nie da się wziąć wszystkiego za jednym zamachem. Ale za... Nie, bo jest ile? Czekaj, 20, 30, 48 bym musiał mieć. Łącznie punktów, czyli od 5 musiałbym mieć 58 level, 53, żeby wszystkie drzewka rozwinąć maksymalnie. Ale to powinno być akurat zielarstwo, a nie pokój życzeń. Coś jedną inna nazwa drzewka, bo to trochę... Nie, bo nic z tego, co to jest, nie ma wspólnego z pokojem życzeń. Ale myślę, że najpierw będziemy całe drzewko czarnej magii rozwijali, później pójdę w zaklęcia, a potem w podstawowe, ewentualnie na odwrót. Coś tam... Myślę cały czas, czy wziąć sobie może chociaż to lekkie ulepszenie leczenia z eliksiru wiganowego, ale poczekamy z tym, zobaczymy. No, na razie myślę... O, jeszcze tutaj Flipendo może przeklinać. No dobra, nie, na razie myślę, że pójdziemy albo w dłuższe działanie klątwy, albo w trzeci zestaw zaklęć. Chociaż nie, bo teraz nie potrzebujesz tylu tych zaklęć. To będzie trochę bez sensu. No to albo w to... Albo w dłuższą klątwę, albo tutaj może w Mistrzostwo Levioso. Nic to, talenty wydane. Co dalej? A, wyjdźko na te mapy. Dobra. No to wyjdźmy. Czas iść po książkę. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Raczej nie bez powodu, co nie? Dobra, gdzie my się teraz znajdziemy? Jeszcze opis questa. A dobra, znajdź wyjście. Było go sprawdzać wcześniej. O, dobra. Ale właśnie, skoro mam nowy zestaw zaklęć, to przypiszmy do tego Kameleona, Lumos i Reparo. No. I mamy zaklęć tak typowo podłażenie. Tutaj tak trochę do walki, a tu będzie jeszcze potem drugie do walki, taka większa kombinacja. Tak więc nie to, tylko to i to. Cyk. A po prostu tak przecież nie ulepszyłem tego. Obieganie, więc muszę się chwilowo obejść smakiem. Zobaczmy, gdzie takie... My jesteśmy w Hogwarcie? W sensie, w zamku? Nie w okolicy, tylko w zamku? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Akio! Okej, okay, nie spodziewałem się wrócić centralnie do Hogwartu. Okej, okay, tutaj coś mamy. Tu jest gdzieś misja niedaleko. A, to jest zamknięte, okej.
Dobra, czekaj, mam godzinę dwa nagrania, godzinę trzy prawie. Zajęcia z latania! Czy... Jezu, powiedzcie, że będę mógł sobie odblokować miotłę! To mi tak pomoże w eksploracji! You need to learn the pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Dobra, ale co mam zrobić w takim razie? Zadanie psora. Zdobądź i wypróbuj eliksir skupienia, eliksir maksima i edurus i wypróbuj jednocześnie. Czy ja nie mam może tych eliksirów już przy sobie? Zobaczmy. Mam edurus i to tyle. Skupienia i maksima nie mam. Zakup przepis. Okej, no to mam plan na kolejny odcinek. Mi się sobie przycięło. Mam plan na kolejny odcinek. W sensie, no, plan właściwie na zrobienie pewnego progresu przed początkiem. Oj, co ekstrema. Ej, serio, jeszcze za mało. Dajcie mi level. Kolejna taka skrzynia. Urna z prochami. No, trochę kiepskiego smoga wybrał. I pyk, jest level. To mi się podoba. Dobra. Gdzie ja teraz wyjdę? To jest dobre pytanie. Czy już tu byłem? Tak, byłem tu, dobra, to wiem gdzie jestem. Kurde, aż się prosiło, żeby to złapać, nie? No ale niestety. Ale wiem już gdzie jestem przynajmniej. Kolejna taka rzecz, no kurde. Skrzynia, której nie mogę otworzyć, no. Tutaj ten chór znowu, a tu kartka, której nie zebrałem wcześniej. Lumos. Nie mam, nie? Dziękuję. Okej. Dobra, trochę hajsiwa zebrałem, trochę hajsiwa będę miał jeszcze ze sprzedaży niektórych rzeczy. I też nic więcej raczej nie ma. O, to chyba gruby mnich. O, proszę, tutaj jakieś dzwonki. Karteczka. Dzwony trzech sióstr są podobną hołdem złożonym trzem podobnie nazwanym pięknym, stromym grzbietom, które majestatycznie wznoszą się nad wąwozem w Aglshire. Krążą pogłoski, że słychać je w dolinie po drugiej stronie Highlandów, kiedy dzwonią w zamku. Tajemnicze dzwonienie od lat wprawia mieszkańców w zakłopotanie. Ciekawe. Gdzieś tu irytka słyszę, tylko nie wiem gdzie. Tu gdzieś? Okej, okay, jeszcze nie ma tej akcji, który był świadkiem nie tak dawno temu. A czekajcie, jak teraz wejdę. Nie, czyli musi jakiś czas minąć. Albo po prostu muszę przeładować lokację, też opcja. Dobra, tam byłem wcześniej. Tu już się wracamy, ale jest noc. Co jest najważniejsze, czyli nie ma tu żywego ducha. Dobra, ode mnie to będzie tyle. Troszeczkę mi zajęło takie latanie w tej weftę, ale cóż, ja się z wami w tym momencie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym troszeczkę jeszcze pociśniemy fabułę, bo być może wreszcie będę się w stanie poruszać szybciej na piechotę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.